Dobra, wróciliśmy do Forza Horizon 4. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jak ta gra wygląda dzisiaj po już kilku miesiącach grywania w piątkę Forzy Horizon. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, powróciliśmy sobie do Wielkiej Brytanii. Moją pierwszą rzeczą, którą zwróciło na mnie uwagę, to są oczywiście dźwięki samochodów. Dużo gorsze tutaj. A to nie jest tak, że wszystko w tej grze jest gorsze. Do tego sobie zaraz dojdziemy, moi drodzy. Zobaczcie, jak fantastycznie wyglądają tutaj światła. Jakby, ja nie wiem, mam wrażenie, że nowa część to jest jakiś downgrade pod tym względem, ale droga jest fantastycznie oświetlona tymi światłami. No, oczywiście nie będę wam wspominał o tym, że działa normalnie kierownica, naciskam sobie sprzęgło. Wszystko bez problemu, człowieku, magia, ręczny działa, wszystko śmiga. Oczywiście nie gram teraz na trybie symulacyjnym, tylko na tym standardowym, takim padowym na kierownicy, bo na tym symulacyjnym prowadzeniu z samochodem dzieją się mega dziwne rzeczy. Ty, ale trzeba przyznać, że noc jest intensywnie czarna, no nie? Ja nie wiem, jak myśmy się ścigali w takich warunkach w nocy. Jak wyglądały wyścigi nocne, prawda? Przecież w Forza Horizon 5 w nocy mamy ten taki, powiedzmy, efekt HDR-u, że wszystko widać. A zobacz, jak wygląda tutaj. To jest księżycowa noc za chmurami. Więc powinno być dość jasno, no nie? W Forza Horizon 5 to byśmy widzieli dokładnie wszystko. Wiecie, jak tam wygląda zresztą noc, tak? Oglądaliście setki moich odcinków, no może setki to nie jeszcze, ale... Ale czy tak wygląda noc w rzeczywistości? Jak w Forza Horizon 5? No, dla mnie noc jest lepsza tutaj, pod kątem jakby takiego realizmu bardziej. Ale pod kątem zabawy wybrałbym tą noc jednak w Forza Horizon 5. Dlaczego? Dlatego, że... No teraz ciężko mi by było się ścigać. Znaczy, znam tą mapę już na pamięć, więc wiem, że tu zaraz będą zakręty jakieś coś, wiem, jak do nich podchodzić. Ale gdybym był takim początkującym graczem, to ciężko mi byłoby wiedzieć, gdzie ja mam tutaj... Jak mam tutaj pokonać te zakręty, tak? Jak mam podejść? Musiałbym sobie włączyć te linie pomocnicze chyba, nie? Ale ja pierniczę. Sam fakt, że mogę sobie tej kierownicy użyć, to już jest mega, mega fajne. Sup, homies? Lecimy? I te słynne tunele, na których wykręcaliśmy maksymalne prędkości naszych furek. Oj, 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 nic się nie zmieniło. W ogóle gram na komputerze teraz, na maksymalnych ustawieniach graficznych, na moim starym komputerku z GTX 1070. Wszystko wygląda ładnie, ale da się zauważyć taką różnicę jakościową w stosunku do Forza Horizon 5 na korzyść Forza Horizon 5. Oczywiście tam grafika jest po prostu niesamowita. Tekstury całego otaczającego nas świata są niesamowite. Tekstury pobocza, jakiegoś błota, trawników, już nie mówię o drodze, oczywiście, tak? Wydaje mi się, że samochody są też trochę bardziej szczegółowe, ale może to być jakiś taki efekt placebo. Tak właśnie w Gran Turismo 7 samochody wydają się mega, mega szczegółowe, ale tam z kolei może działać efekt kontrastu, bo samochody są, wiesz, takie super szczegółowe, dużo detali mają, realistycznie wyglądają i w ogóle, ale z kolei pobocze w Gran Turismo 7 wygląda jak z PlayStation 2 albo coś takiego, no tragedia. Te wszystkie tam otaczające tory, tereny wyglądają jak... No płacz po prostu, tak? Więc samochody na tym całym tle wyglądają jak z rzeczywistości, no. A tutaj wszystko jest takie, wiesz, ujednolicone w Forzie, no nie? Samochody nie są najlepsze na świecie z wyglądu, ale też świat jest za to bardzo ładny. I przeszliśmy do dnia... Czy ja umiem tu jeszcze driftować? Kurde. Bo w Forza Horizon 4 samochody są takie trochę bardziej driftujące. To znaczy, teraz mam akurat furę do driftu typowo. I w ogóle nic nie musiałem konfigurować. Podpaliłem. To jest mega, mega przyjemne. Tylko sobie odpaliłem gierkę. Pyk. Dwa przyciski, dwa, cztery przyciski sobie przypisałem do tego, czego chciałem. I jadę, ty. Wszystko działa tak, jak trzeba. No, jest to gra już chyba taka skończona i dopracowana, no nie?
Forza Horizon 5 mimo wszystko jest jeszcze świeża. Ja jako użytkownik kierownicy zwracam na to od razu uwagę, bo to po prostu sprawia, znaczy to ma wpływ na to, czy dalej w grę będę grał czy nie, czy będę w nią często grał czy nie, mając taki sprzęt, no nie? Dobra, to może co, zmienimy sobie furę, pyk, idziemy sobie, zobaczcie menu główne jak wygląda, wszystko mamy w jednym miejscu, ale też wszystkiego jest dosyć dużo i ciężko się z tym połapać. W Forza Horizon 5 mamy to podzielone pod takie podmenu, na przykład mnie zawsze w czwórce denerwowała zmiana samochodu, bo musimy tutaj przejść pyk, 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 tu kliknąć pyk, dopiero wybieramy sobie na przykład BMW, i zmieniamy, no nie? W Forza Horizon 5 to menu jest jakby od razu, przechodzisz do tego kafelka, gdzie możesz sobie wybrać jakiś samochód i wybierasz samochód, no nie? No, także tutaj teraz jest trochę dnia, także możemy się rozejrzeć, jak to wygląda. No i moją uwagę od razu zwracają słabe jakości drzewa. Wiesz, ja gram teraz w 1080p, więc wiadomo, że ten antyaliasing gdzieś tam na krawędziach się pojawia i to wszystko wygląda trochę gorzej niż jak gram sobie na Xboxie, który renderuje grafikę w 4K. No i wiadomo, że to będzie trochę bardziej szczegółowe wszystko, ale generalnie daje nam to też taki obraz, te, wiesz, połączenia tekstur z modelami i tak dalej w tej grze. No nie będę tam wchodził w szczegóły, ale generalnie trochę gorzej to tutaj wygląda. Wiadomo, starsza gra, no nie? Ale z drugiej strony, jak wbiłem sobie tutaj, to czuję taką szarość i burość, wiesz, Wielkiej Brytanii, no nie? Wielka Brytania to jest taka jeszcze bardziej smutniejsza Polska, jeśli chodzi o pogodę. I chyba takie generalnie panujące tam warunki, jeśli chodzi o glebę, o rodzajność i tak dalej. No tam jest, to jest taka bardziej depresyjna jeszcze Polska, tak mi się wydaje. Też mają tam 4 pory roku i ponoć bardzo dużo deszcza. Deszcza, jeszcze więcej deszczu niż my. Deszcza mają dużo, no, mają dużo deszczu. I zajeżdżamy sobie do miasta. Ile godzin my tu w tym mieście spędziliśmy? Wow, chyba znamy każdy kąt, każdy zakręt, każde rondo, które jest w tym mieście. I umówmy się, to miasto jest większe niż w Forza Horizon 5. Może obszarowo nie, ale te budynki są takie, no, no większe się wydaje to wszystko, no nie? Bo obszarowo to miasto w piątce jest też dosyć spore. Nie wiem, jakie dodatki będą do Forzy Horizon 5, te takie mapowe, ale fajnie by było, jakby dodali jakieś takie tereny miejskie. Jeden dodatek pewnie będzie taki zabawkowy, typu Lego albo coś takiego, a drugi będzie taki bardziej na poważnie, jak tutaj mieliśmy Fortune Island, no nie? Zaraz sobie jeszcze tam zajrzymy do Fortune Island, bo to jest moja taka ulubiona mapka. Wow, kurde, ale kozacko, wszystko działa. Mam nadzieję, że piątkę też tak dopracują. Ja wam powiem, że czwórka, ona od samego początku działała dobrze. Była to druga Forza, która pojawiła się na pecety. Druga Forza Horizon, która pojawiła się na pecety. I trójka miała podobne problemy, co ma teraz piątka, z tym, że trójka do tej pory działa do dupy. Są tam momenty, jak wjedziesz sobie na przykład do miasta, że ci po prostu grę zwalnia, nawet na jakimś kozackim komputerze czy Xboxie, no nie? I tam były jeszcze problemy z uruchamianiem tej gry na PC-cie, bo to była... Forza Horizon 3 to była pierwsza gra, która pojawiła się na komputerach osobistych. Poprzednie Forzy Horizon pojawiały się tylko i wyłącznie na konsolach, na Xbox One i Xbox 360 i chyba od Xboxa 360 się zaczęły tak w ogóle te Forzy, no nie? W piątce jest podobnie, to moim zdaniem to wygląda trochę tak, jakby jakiś taki bardzo ważny programista opuścił zespół Forzy, który nadzorował właśnie takie korygowanie różnych problemów i błędów. I zostało kilku, zamiast niego przyszło kilku niedoświadczonych programistów albo designerów, którzy nie potrafią do końca załatać i naprawić Forza Horizon 5. Tak to moim zdaniem wygląda. No bo czwórka naprawdę miała mega dobre wejście, wszystko praktycznie działało od razu dobrze, poza tam drobnymi jakimiś problemami
z włączaniem gry, ale to można było łatwo obejść. To było przy premierze gry w 2018 roku. Jakoś tak to było, w październiku chyba, no nie? Ale to driftowanie tutaj to jest człowieku łatwizna, Jezu. Co się samo driftuje. Oczywiście Force Feedback działa tutaj ok, widzicie, że kierownica ładnie dosyć reaguje na to, co robię, ale jak wejdziemy sobie w ustawienia gry, to zobaczycie, że coś tu kurde nie gra. Tu mamy ustawienie normalne, mamy jeszcze symulacyjne, no nie? Ja gram na normalnym, bo na symulacyjnym samochód mega dziwnie skacze. No dobra, podriftowaliśmy sobie trochę, weźmy sobie jakiś tam inny samochód, odpalmy sobie jakiś wyścig czy coś, zaraz sobie ogarniemy. Intensa emocja. Nie, za blisko był. Może jakieś Bugatti, Alcamer. Albo weźmy Mercedesa, o. Weźmy Mercedesa, bo Mercedesy fajnie brzmią. Kurde, nie wiem, mam ochotę wszystkie samochody tu wytestować. O, weźmy sobie tego. Będziemy mieli bezpośrednie porównanie, bo ten samochód też jest w Forza Horizon 5. Także posłuchajmy. No i tutaj słychać, że te dźwięki nie są tak fantastyczne jak w piąteczce. Czegoś tu kurczę brakuje, ale i tak moim zdaniem jest lepiej niż Gran Turismo 7. To jest duży kurde plus. Gran Turismo 7 pod kątem dźwięków jest niestety mega, mega przeciętne. Jakoś to tutaj brzmi, no nie? Ile żeśmy tutaj zlotów, ile czasu żeśmy tutaj spędzili w tej grze razem, grając sobie, robiąc jakieś śmieszne rzeczy. Pamiętam te wszystkie miejsca, tutaj gdzieś się pod ziemię zapadłem kiedyś na odcinku albo na live'ie. Mega, mega. Czekaj, widok z kokpitu. Moment, tu dzikiem. O, okej, mało brakowało, jakoś to przeżyłem. Tak wygląda nasz środek samochodu. Tutaj za wiele się nie zmieniło chyba, nie? W stosunku do Forza Horizon 5. No pewnie ta grafika jest troszeczkę ładniejsza w piątce, ale generalnie modele tych kokpitów chyba nie poszły za bardzo do przodu. Może gdzieś się tam troszeczkę tylko usprawnili w tych takich bardziej... może... popularnych modelach samochodów, no nie? A tutaj chyba nie ma dużej różnicy, jest podobnie. Ta Alcantara wygląda bardzo ładnie. W Forza Horizon 5 zwróciłem na to uwagę, że tekstura ręki, skóry konkretnie, jest bardzo ładna. Tutaj widać, że ta tekstura ręki jest, no jest jakaś, nie? Nie widać dokładnie skóry i to jest tylko taka drobna różnica. Jakby generalnie tekstury w piątce zostały znacznie ulepszone. Tutaj jak sobie wyjedziemy na przykład gdzieś na offroadzik, to widzicie, że te tekstury tutaj, zatrzymamy na chwilę, że one no nie mają tej jakości. Zdecydowanie inna jakość jest w piątce, tak? I tutaj mamy też rzecz, która pojawiła się jako nowość w piątce, czyli możemy sobie zmniejszyć automatycznie force feedback na offroadzie w momencie, kiedy na ten offroad wjedziemy. To dla użytkowników kierownic jest mega dobra wiadomość, bo naprawdę jak ktoś sobie chciał jechać, tak wiesz, bardzo precyzyjnie po asfalcie, czuć naprawdę ten samochód, no to mógł sobie ustawić tam 80% force feedbacku na asfalcie, a na offroadzie może tam ustawić, jak ja ostatnio, chyba 30% ustawiłem sobie mocy w force feedbacku, nie? I to jest bardzo fajne, bo dzięki temu mogę sobie właśnie wbić na jakieś offroady, nie bać się, że mi wyrwie kierownicę z rąk, tylko sobie po prostu przez te offroady jakoś tam śmignąć, no nie? A jednocześnie wbijając na asfalt mogę, wiesz, czuć ten samochód, wchodzić w zakręty, czuć, wiesz, kiedy tracę trakcję na każdej oponie. Mega, mega fajna sprawa. Tutaj tego nie ma, także za każdym razem jak chcemy sobie jechać jakiś wyścig taki szosowy, no to musimy ten force feedback albo zmienić, albo jakoś tam dostosować sobie, no nie? Uuu.
Ty, ale powiem ci, ja bym tutaj... dla mnie tutaj jest zupełnie nowa gra teraz, powiem ci. Spędziłem tu 3 lata. 3 lata spędziłem w tej grze. Jak teraz do niej wbiłem, to mam naprawdę wrażenie, że to jest coś zupełnie nowego dla mnie. Dawaj Goliata, jedziemy. Gdzie jest Goliat? Ja tutaj szukam Goliata, a po tej, w tej części mapy jest Gauntlet. Kotlet inaczej. Ej, ale ta mapa jest wyraźnie mniejsza, nie? Nawet jak patrzymy sobie na te wszystkie tutaj rzeczy, wydaje się, że mamy taką mocno przybliżoną mapę w stosunku do Horizon 5, no nie? Dobra, chodźmy Goliata, kurczę, ja nie pamiętam tego Goliata. Jaką furą teraz pojechać? Muszę sobie ustawić sekwencję przecież. Brakuje w piątce czegoś takiego, żeby... Ach, kurde, ja za dużo tej kierownicy mówię, nie? Cały czas mówię kierownica to, kierownica tamto, sramto. A powinienem chyba też mówić o takich wrażeniach z samej gry, no nie? Dobra, weźmy sobie Anything, Open klasa, no i wybierzmy sobie jakiegoś super autka. Może Lamborghini. O, może Veneno. Tutaj miałem takie bardzo dobre Veneno porobione. Przejedziemy się, może nie cały wyścig, tylko kawałek. A, i muszę sobie ustawić koniecznie sekwencję, zdecydowanie. I let's go, let's go. Z szóstki, o kurde. Miałem na hashifterku wrzuconą szóstkę. I lecim, uła. Ale szybko, kurde, co ja mam za poziom trudności? No nie, ale zobaczcie, ścigam się z jakimiś fokusami, czy to fiestami. Czemu to tak zawiesza? O rady, mogę ustawić restrykcje klasy do jakichś super samochodów, no nie? Wtedy by to wyglądało lepiej. W ogóle mamy teraz taką deszczową pogodę, zobaczcie sobie. Rozbłyski na ulicy wyglądają zaskakująco ładnie. Naprawdę tu się nie ma do czego przyczepić. Wiecie co, jakby zrobili remaster Forza Horizon 4 i ulepszyliby te tekstury, które tutaj są, wyostrzyli je czy coś, albo dodali większą szczegółowość, no to ja to bym wtedy... Uż ty kurde! Czekaj, rewind. Przycisk na padzie, rewind, o, dobra. To ja bym wtedy chętnie sobie dłużej pograł w tę grę. Ona ma naprawdę bardzo fajny klimat, jak sobie teraz patrzę. Aha, bo mi się na hashifterze jedynka wrzuca, jeszcze raz. Opo. To jest najgorsze, jak na kierownicy gracie i użyjecie tego cofania, to przerąbane, człowieku. O! Te Veneno, powiem wam, że trochę sam ten samochód został znerwiony w piątce. Tutaj w czwórce mega dobrze mi się nim jeździ, a w piątce jest taki bardziej ślizgający. A w tej części, mimo że tutaj mamy takie prowadzenie tych samochodów właśnie bardziej śliskie, takie bardziej driftujące, to tutaj ten konkretnie samochód prowadzi się lepiej. Przynajmniej ja taki sobie jakiś tutaj tuning zrobiłem. Ale nieważne jaki tuning bym zrobił w piątce, to Veneno jest zawsze nie najlepsze, no. W każdym razie. A tutaj naprawdę fajnie mi się jeździ, ale to takie, wiesz, to takie tam moje osobiste odczucia, to nie musi być w 100% prawda, zobaczcie jak te samochody w ogóle jeżdżą. Tu się boty zawsze rozwalały, jak dałeś im wysoki poziom, to one się tutaj rozdupczały zawsze. Ty, ja mam 50 okrążeń? Oha. To nie miało tak być, ale fajnie, że jest taka pogoda ciekawa, akurat mamy jesień w grze. No właśnie, warunki pogodowe, sezony, słuchajcie, pory roku. Mamy tutaj pełną zimę, mamy tu pełną jesień, zobaczcie, teraz aktualnie jest jesień. Pełną jesień, pełne lato. Ta mapa się zmienia i się zmienia drastycznie, tak? Po prostu w jednym, w zimę mamy śnieg, wszędzie mamy oblodzone, ośnieżone drogi. Musimy uważać, żeby jakoś lepiej tym samochodem jeździć albo odpowiednio dobrać sobie samochód do warunków pogodowych. W piątce natomiast, no mamy jedno jeziorko, jest zalane w porze tam suchej. W porze suchej nie jest zalane, tylko jest właśnie wysuszone. W porze mokrej to jeziorko się jakby zalewa. Ale generalnie cały czas ta mapa wygląda bardzo podobnie. Jedynie co to na wulkanie w porze suchej pojawia nam się śnieg. I to właściwie tyle, no nie? My z tego śniegu tam nie korzystamy za wiele, tak? Tam
czasami jak jestem w eliminatorze, to sobie do tego śniegu coś tam zahaczę, bo na przykład tam lubię zaczynać sobie mecz. No i sobie tam jestem, no nie? I muszę tam wyjechać tym zasranym garbusem z tego śniegu. Tyle, no. Ej, powiem wam, ej, wróćcie sobie do Forza Horizon 4. To jest kompletnie inna gra. Inna mapa. Ja mam wrażenie, że naprawdę gram w jakąś nową grę, nową Forzę. Jakby grafika nie odbiega aż tak bardzo, tak? Wygląda ładnie. Ja sobie sprawię chyba specjalnie komputer jakiś lepszy, żeby odpalić tę grę w najwyższych ustawieniach graficznych i w jakimś 4K. Żeby tylko pokazać wam na odcinku maksymalną grafikę, jaka jest możliwa. Tak, bo teraz to 1080p to jest jednak trochę za mało, nie? Widać tam jakieś niedoskonałości, jakieś coś, ale jak się odpali to w 4K, to naprawdę te takie niedoskonałości, o których mówiłem, czyli te takie schodki gdzieś tam na krawędziach, to wszystko nam poznika. Myślę, że na pewno. I za szybko pojechałem, myślałem, że się zmieszczę, ale niestety za dużo tam jakichś wyboju było i tego wszystkiego. Środek Veneno wygląda sobie tak. Ja oczywiście strasznie lubię w tej serii szczegóły, a chyba nikt nie lubi tego, że kierownica nie skręca nam się tak jak powinna. Chociaż teraz tego oczywiście nie widać, no bo jak jedziemy sobie z taką dużą prędkością, to dużo kierownicy nie musimy skręcać, żeby mocno skręcić. Ale jakbyśmy sobie zwolnili, no to niestety. I w Gran Turismo mamy to samo. To samo mamy w Forza Horizon 5. Ja myślę, że to jest jakieś ograniczenie licencyjne samochodów, albo coś związane z projektowaniem modeli tych samochodów. Że to nie jest do końca tak, że o, bo nie chciało im się zrobić animacji rąk, ale to coś tam musi być grubszego na rzeczy, bo takie ogromne studio jak Playground Games na bang by zrobiło animację tych rąk i mogłoby to wyglądać dużo lepiej, nie? Ale no niestety, musimy dealać z tym, co mamy. Gdyby kiedyś pojawiła się ta animacja przekładania rąk jak z Assetto Corsy czy z Grida nowego Legends na przykład, wow, ta gra byłaby prawie kompletna jak dla mnie, bo naprawdę jazda z widokiem z kokpitu jest tutaj bolesna. Jest tu bolesna. No i brakuje w ogóle w serii Forzy, brakuje widoku z dachu. Gdzie lepiej by było widać szczyty zakrętów. Tego widoku często używam w jakichś grach typu Assetto Corsa i ten widok jest także dostępny w Gran Turismo 7, co jest dość istotne, można sobie wtedy, no, po prostu na nim grać, nie? A tutaj niestety nie ma, no, jest to gra arcade'owa, ale taki widok by się przydał, żeby lepiej te zakręty widzieć, bo to jest jednak mimo wszystko tylko gra i nie mamy tutaj wyczucia głębi tej przestrzeni, przez którą się, wiesz, przemieszczamy, no nie? Więc taki widok trochę ułatwia sprawę pod tym względem, no i tego tutaj brakuje, ale to spoko. Pamiętacie Goliata 50 okrążeń? W piątce dużo łatwiej jest zrobić 50 okrążeń, co? Wciskasz tylko gęs i masz pozałatwiane. Chlebcia ścigę, proszę bardzo. Chlebcia to jest taki nowy widz, który zaczął z nami grać często na streamkach i on się pojawił dopiero w Forzie Horizon 5, ale widzę, że czwórkę też ma, bo jego driver próbował mnie wyprzedzić. Dobrze, to teraz zrobimy sobie kolejny test. Zobaczmy, czy tryb online w ogóle działa. Czy ludzie grają online, czy nie? Weźmy sobie Free For All Racing. Widzieliśmy, że na trybie swobodnym było dużo graczy. Ludzie sobie jeździli, grali, ścigali się. Była tam jakaś ustawka na autostradzie. A zobaczymy teraz, jak wygląda sam tryb online. Czy wyszuka nam dużo graczy? To zależy, bo tutaj ludzie dużo spędzają czasu na aktywnościach. O, znalazło 6 graczy, nice. Dużo czasu ludzie spędzali na aktywnościach takich w jeździe dowolnej
I mamy tutaj rozrzut. O kurde, zima będzie. Dobra. Mamy tutaj taki też rozrzut między, wiesz, wieloma trybami. Więc ludzie często sobie wybierali po prostu jakieś tam inne tryby, no nie, i na nich się tam bawili, więc nie zawsze było tak, że wybieraliśmy sobie jeden tryb i na tym trybie spotkaliśmy jakąś tam ilość graczy. Wiecie co? Ja nie wiem, czym się tutaj ścigać w... A właśnie, tutaj jest też taki plus dla Forzy Horizon 5, dlatego że przy samochodzie mamy pokazane, jakie są założone opony. Ja tu w którymś samochodzie mam opony zimowe, w jakimś Audi, ale teraz nie mam pojęcia, które to było, więc na czuja wezmę sobie ten samochód. Mam nadzieję, że jakoś dam radę na tym śniegu. A i przy okazji czekamy sobie, aż gracze ukończą wyścig swój, w którym uczestniczyli podczas gdy ja dołączałem. No i możemy sobie zobaczyć, jak wygląda zima. Przypomnieć sobie, przecież już to widzieliście setki razy, tak? Jak wygląda zima, jak wyglądają płomienie z rur wydechowych w samochodzie. Są takie bardziej obfite, no nie? Nie jest to oczywiście jeszcze Need for Speed Heat, bo w hicie to już w ogóle mieliśmy miotacze ognia. Ale są takie bardziej obfite, w piątce są takie bardziej realistyczne, bym powiedział, no nie? To jest mało realistyczne, żeby w ogóle tak często pojawiały się te takie, no, marchewy z rur wydechowych. Ale no, tutaj pojawiają się i w Forza Horizon 5 też się pojawiają, ale w piątce one wyglądają inaczej. Tutaj są takie bardziej, wiesz, obfite, takie mięsiste, no nie? Takie... że aż chcesz je cały czas wywoływać. I od dłuższej jazdy po tej chlapie, po tym śniegu, mój samochód się zabrudził. Zobaczcie, jak wygląda. Audi całe białe było, a teraz się robi szaro-burę już, no nie? Niestety. No i przy okazji w tym Audi mam zrobiony Swap Racing V12, nazywa się ten silnik. I on brzmi jak stado os w porównaniu do tego, co mamy w Forzie Horizon 5. Posłuchajcie. Nie? Mamy takie wrażenie, jakbyśmy słuchali wyścigówek F1 trochę, co? W porównaniu do tego, co jest w piątce. No moim zdaniem lepiej to wygląda. Ale to jest znowu Forza, to jest inny świat. Ja myślę, że aż takiej ogromnej różnicy graficznej między tymi dwiema częściami nie ma. Tak teraz patrząc na czwórkę, czwórka wygląda świetnie. Tu jest inny świat. Tutaj mamy Wielką Brytanię, trochę bardziej smutną. Tutaj rzadko się zdarzają takie sytuacje, że gdzieś tam w oddali mamy mgiełkę gdzieś tam w górach, no nie? Wszystko jest takie bardziej surowe. W Meksyku masz takie tropikalne bardziej klimaty, coś koło tego, no nie? Są tam też takie pustynne miejsca. Są bardzo wysokie góry, tutaj też po prawej stronie są góry, na które można sobie wjechać, ale one chyba nie są aż tak wysokie jak ten taki wulkan, no nie? No i dym został znacznie ulepszony w piątce. Tutaj ten dym podczas driftu dobrze było widać, właściwie nie było go widać, no nie? Przez chwilę, na początku odcinka sobie trochę driftowałem, to możecie sobie cofnąć i zobaczyć, jak wyglądał dym tutaj w Forzie Horizon 5. Możecie sobie po prostu to przypomnieć. Ale poza tym, poza teksturami, poza dymem, poza dźwiękami, to generalnie jest jakaś zupełnie inna Forza. Forza Horizon chyba 6, no nie? Tak się wydaje. Na szczęście dobrze wybrałem Audi, bo mam tutaj opony ogrodowe, zimowe konkretnie, z kolcami, także chybił, trafił, ale trafił. Zobaczcie, ile graczy. Ha? Nawet ktoś z Polski, wiadomo kto, ma taki nick. Proszę bardzo, co wy na... Który mamy dzisiaj rok? 22. Musiałem spojrzeć na kalendarz. Zobaczcie, ile osób gra w Fordze. To jest tryb free for all, więc wszyscy będą tu naparzać pewnie zdrowo. Ja będę sobie jechał powoli, będę podziwiał okolice. Zresztą będziemy jechać niestety w nocy. Chciałbym wam trochę więcej tej zimy teraz pokazać, no ale... Może. Wiecie co, ja po prostu chcę przetrwać, okej?
Ty, mam 43 miliony tutaj gotówki, o Boże. Z jakieś 2 minuty czekam, aż się wyścig kogoś chyba wywala albo coś. Jakieś już 10 minut czekam, aż rozpocznie się wyścig. No i chyba tu tknie. Ale patrzcie, ile osób jest. 10 osób. 10 osób. Ja tyle osób nie spotykam w Forza Horizon 5 na wyścigach online. No ale niestety będę musiał zamknąć grę. Znaczy, gra działa, tak widzicie, że nic się nie zawiesiło, jakby tutaj wszystko ok, ale no coś się wyścig nie chce odpalić. Co je? No i ten wstęp, ziombel. Wiecie co, no musiałem grę odpalić od nowa. Pamiętam, że w Forza Horizon 4 były jakieś tam problemy z multiplayerem i czasami właśnie działy się podobne rzeczy. Ja już zapomniałem, co dokładnie się działo wtedy, ale wiem, że czasami trzeba było grę restartować, żeby móc jakby grać online i ścigać się z kimś. W piątce to chyba zostało naprawione, ale smuci fakt, że dalej są tutaj jakieś takie problemy z tą grą, no nie? Gdzie wiesz, normalnie możesz sobie ją kupić i w nią grać. Jak przyjdzie taki użytkownik sobie nowy do niej i zacznie w nią ciupać, to nagle okaże się, że część rzeczy może właśnie nie działać, nie? I Playground Games stwierdzi, okej, my mamy teraz nową grę, to tą się już nie zajmujemy, jakby to już jest skończone, no nie? Jest jeszcze parę innych takich drobnych rzeczy. Ja jako streamer, youtuber muszę za każdym razem włączać opcję w audio. To jest tutaj. I ta opcja, streamer mode. Dzięki temu nie pokazuje się, czy nie słyszymy muzyki licencjonowanej w grze. Jest tylko ta nielicencjonowana, którą możemy, co mogę sobie puszczać na streamkach czy tam na YouTubach. Ona nie jest w żaden sposób jakoś tam potem egzekwowana przez strony trzecie. Także to jest słabe, że dalej muszę to robić, a w piątce działa to już normalnie, tak? Po prostu nie chciało się im naprawić tej funkcji. Nie było to dla nich priorytetem, żeby naprawić tą funkcję, która akurat dla mnie była ważna, tak? No jest to jest taki szczegół, no pewnie większość z was nawet tego nie weźmie pod uwagę, tak? No bo co was obchodzi? Przecież i tak pewnie gracie z normalną muzyką w grze, albo już się wam pewnie znudziła, to ją wyłączacie, no nie? Ale wiecie, to są takie drobne pierdoły, których nie stwierdzili, że nie będą naprawiać. I coś mam takie przeczucie, że w piątce z kierownicami może być podobnie, że oni stwierdzą, okej, no jakoś działają te kierownice chyba wystarczająco, może nie naprawimy ich tak do końca, no nie? Że będą działać chociażby na takim poziomie jak w czwórce. Nie wiadomo co będzie, ale są takie drobne, no przecież sami macie dużo drobnych jakichś tam bolączek, w piątce też wam wyskakują jakieś różne problemy z tą grą i piszecie mi o tym wszędzie na Instagramie, no ale ja nie jestem supportem Microsoftu, ja sam mam problemy z Forza Horizon 5, ja wam w tym nie pomogę, bo po prostu no sam mam swoje problemy, krótko mówiąc, jak każdy, nie? I muszę się sam jakoś z tym wszystkim uporać, a zobaczmy jak wyglądają, odbicia wyglądają kozak. W piątce, ponieważ ta grafika generalnie jest ładniejsza, tekstury jest wszystko ładniejsze, no nie? To te odbicia wyglądają jeszcze lepiej. Na niektórych samochodach to aż się bardziej chce patrzeć w maskę niż na to, co jest przed samochodem. To jest niebezpieczne. Naprawdę grafika jest ulepszona odrobinę. Właściwie skok jest dokładnie taki sam, na takim samym poziomie jak między Forza Horizon 3 a Forza Horizon 4, nie? Między Forza Horizon 4 a Forza Horizon 5. Taki sam skok graficzny jest, bym powiedział. Tutaj nie ma jakichś tam różnic wielkich, tak? Ale są takie delikatne, które na pewno docenimy, które polubimy, nie? Dopiero myślę, że jak teraz po zobaczeniu Forza Horizon 5 wbilibyśmy sobie do Forza Motorsport 7 albo do Forza Horizon 3, to byśmy na pewno zobaczyli te detale, które wyglądają dużo gorzej na tych starszych grach. No, na pewno byśmy na to zwrócili uwagę. I tutaj w czwórce też to widzę. Chociaż mówię, no, gdybym grał na grafice, znaczy na rozdzielczości 4K, pewnie 90% tych takich odczuć z grania by gdzieś tam przepadło. Chociaż gram właśnie też na Xboxie Series X w czwórkę,
i też ta grafika wygląda, znaczy te drzewa, te kontury drzew, jakieś takie krawędzie gdzieś jakichś płotków, wiecie, takie jakieś krawędzie wyglądają generalnie dużo gorzej w trójce. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć na taki chłopski rozum, nie? Żebyście wiedzieli, o co chodzi, ale wydaje mi się, że dobrze to przekazałem. Po prostu ogólnie jest trochę gorzej, nie? I to widać, to czuć po prostu. Że ta gra jest taka, ma mniej takiej głębi ma jakby, nie? Ale i tak jest świetna, ja naprawdę mam teraz wrażenie, że gram w zupełnie inny produkt. A ja w tej grze spędziłem 3 lata! O Boże, ile ja odcinków w niej nagrałem. To jest po prostu nie do pomyślenia. A teraz mam wrażenie, że gram w zupełnie nową grę. A najlepsze jest to, że znam wszystko na pamięć, tylko grafika jest dla mnie zupełnie inna. Tu są też samochody, których nie ma w piątce. W trójce w Forza Horizon są samochody, których nie ma w czwórce ani w piątce. Na przykład Tesla Model S, ta pierwsza generacja Tesli, chyba z 13 roku jest w Forza Horizon 3, czy wiesz to? I możesz sobie tam normalnie śmigać Teslą. Oczywiście w czwórce i w piątce jest już coraz więcej tych elektrycznych samochodów, więc Tesla to jest po prostu już takie może mało ciekawe, zwłaszcza, że mamy tu chociażby Rimaka, czy jakieś tam inne Rasr. Kurde, ja dalej nie wiem, jak wymawiać tą nazwę tego takiego Batmobilu, który jest w piątce. O rany, ale się rozgadałem. Myślę, że jeszcze będzie kilka takich odcinków powrotu do Forza Horizon 4, gdzie sobie po prostu będę tutaj jeździł i śmiał. Jestem strasznie, strasznie podjarany tym, jak ta gra wygląda. Jakby to, jak się czuję teraz po przejściu z piątki do czwórki. Mam ochotę jeździć tym samochodem, byle jakim, kurde, w kółko tutaj i nie robić nic szczególnego poza tym. Tak? Tylko po prostu się bawić, bo dla mnie to jest jakby zupełnie odrębna gra, jakby, którą jeszcze nie grałem. Głupie uczucie, naprawdę. Wróćcie sobie do czwórki, zobaczcie sami. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hejas.